obecnym miejscu Tottenhamu chyba na to 1898 roku. Ale stadion był w tym okresie wielokrotnie przebudowywany. Z początku zresztą doszło też i do nas. A oto ustawienie Tottenhamu na dzisiejszy mecz. Mamy tutaj Jacek chyba 4-5-1, ale ze środkiem ciężkości przesuniętym do przodu. Ofensywny wariant tego ustawienia zakłada ścisłą współpracę dwójki pomocników z jedynym napastnikiem. Jednocześnie zagęszczenie środka pola pozwala skutecznie rozbijać ataki rywali. A oto dzisiejsze ustawienie Real Madryt na Państwa ekranach. Jeśli chodzi o formację w wyjściowym składzie, to 4-3-3 to już właściwie klasyka. Takie ustawienie z dwoma bocznymi napastnikami sugeruje, że taktyka zakłada ataki skrzydłami i dośrodkowania, a to zawsze jest zjawisko. Benzema! Milimetry ponad poprzeczkę. Gdyby udało mi się uderzyć nieco niżej. Nie będzie kontynuacji tego ataku. Piłka poza boiskiem. Grę wznowi nam za chwilę bramkarz. Złe podanie i strata w środku pola. Tottenham atakuje. Pierwsza bramka zdobyta została w 10 minucie. Przechwyt, ale nie opanował. Mimo że był naciskany, kapitalnie panuje nad piłką. I rozpoczną królewscy od rzutu z autu. Pepe. Kroos. No i przywilej korzyści dla Realu. Oni atakują, zobaczymy co z tym zrobią. No, kto dopadnie od tej bezpańskiej piłki? Tym razem winowajca nie uniknie kary. W takiej sytuacji nie może być mowy o pobłażaniu. Końcówka meczu stanowczo należy do sędziego w pozytywnym znaczeniu. Carvajal. Toni Kroos. No cóż on najlepszego zrobił? Po co ten strzał? Nie mam pojęcia. Pozostali zawodnicy też nie patrzą w swoich minach. Ali. Naciera Tottenham. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Mamy rzut wolny. I piłkę teraz przejmują koguty. Wanyama. Toni Kroos bez problemów przejmuje to podanie. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. No, z tego miejsca można strzelać. Brawo, brawo, świetnie broni kampową piłkę. Marcelo. A teraz Cristiano Ronaldo. Będzie rzut wolny. Niebezpieczne zagranie, zupełnie nieudany ten ślizg. Gareth Bale. Fantastyczna dyspozycja bramkarza. Thank you.
Benzema. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem bezbłędnie. Można dyskutować, czy słusznie został odpizdany spalony. Za szybko stracili. Wanyama. Źle przyjął piłkę i stracił. Królewscy wyprowadzają atak. Jest szansa na wrzucenie z autu w pole karne. Gareth Bale. Marcelo. Ali. Wymieniają piłkę między sobą. Tottenham będzie mieć rzut z autu. Davis. Tottenham coraz bliżej bramki przeciwnika. Harry Kane strzela! Trzeba być do bramki. Dośrodkowanie. Niedobre zagranie zawodnika Tottenhamu i rzut wolny dla przeciwników. Zupełnie nieudany wślizg. Niebezpieczne to było. Cristiano Ronaldo. Zablokowany strzał. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. No, kto przejmie tę piłkę? Do zera. Spójrzmy, rozpoczyna się druga połowa. Zobaczymy, czy rywale Tottenhamu zdołają odwrócić losy meczu. Out. Real Madrid wznowi grę. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Naciera Tottenham. Ewidentnie poniosło bramkarza. A teraz Cristiano Ronaldo. Blisko pole karne. Uderzenie Cristiano Ronaldo. Real Madrid będzie miał szansę rzutu rożnego. Jest przejęcie i mają szansę. Tottenham atakuje. No, nie mogą się przebić. Kane. No, będzie gol. No, tu niewiele brakowało, żeby uniknąć spalonego, chociaż zawodnik i tak nie miałby stuprocentowej sytuacji. Udane podanie. Przechwyt, ale nie opanował. Podanie Krosa zostaje przejęte. Już blisko pola karnego. Nilsson. Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. Będzie rzut wolny przeciwko Tottenhamowi. Sędzia ukarał gracza fintą kartką. Toni Kroos. Wymiana podań między dwójką graczy. Real trzymał się przy piłce. Sędzia słusznie puszcza grę. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Do zakończenia spotkania pozostaje 30 minut. Robi się niebezpiecznie. Uderzenie.
pobłażli. Zastanawia się, czy nie strzelać. Strata, co zrobi przeciwnik. Strzał na wiwat, niepotrzebny, nieprzemyślany. Nie mam pojęcia, po co to zrobił. Ostatnie 20 minut meczu przed nami. Piłka wjeżdża od słupka, nie będzie z tego gola i wraca do gry. Przechwyt, ale nie opanował. Bertongen. Naciera Tottenham. I rozpoczną królewscy od rzutu z autu. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Niedobre zagranie zawodnika Tottenhamu i rzut wolny dla przeciwników. Tak, fałszywy, ewidentny i żółta kartka. Zawodnik nawet nie protestuje. Rodriguez. No piłkę odebrał. Blisko już do bramki. Ramos ślizgiem. Rodriguez. Ali. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Ali. Mamy bramkę, proszę Państwa. Dla takich chwil ogląda się mecze. To było niesamowite uderzenie. Bez zastanowienia huknął z powietrza. To wymaga wspaniałej techniki. Odrobienie takiej straty nie będzie łatwe. 3-0. Tottenham atakuje. Modric. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Tottenhamu wciąż przy piłce. Sędzia pozwala grać dalej. No już blisko pole karne. Złapał piłkę. Koniec zagrożenia. Harry Kane strzela. Wybronił ten strzał, ale piłka nadal na boisku. Ryzykowna, ale udana interwencja. Has indicated there will be a minimum of 3 minutes of Davis.
Ali. Już blisko pola karnego. Za chwilę będą mieli okazję do grania w rzut rożnego. Fantastyczny mecz. Długo go będzie pamiętał. W końcu niecodziennie można ustrzelić hat-tricka, prowadząc zespół do zwycięstwa. Rzut karny i sędzia sięga po kartkę. Ale szczęśliwie tym razem był pobłażliwy. Ryzykowna, ale udana interwencja. Już blisko pola karnego. No, będzie gol. Świetnie interweniuje.